W bloku ogłoszeń jak zwykle przygotowaliśmy informacje na temat zbliżających się wydarzeń. Wśród propozycji lokalnych placówek oraz stowarzyszeń znajduje się m.in. przegląd ulubionych pieśni Jana Pawła II, rajd rowerowy oraz liczne konkursy. Zobaczmy, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Już najbliższy weekend poświęcimy obchodom związanym z majówką. 1 maja to Narodowe Święto Pracy, ale po raz pierwszy w Wąbrzeźnie w tym dniu zorganizowano dodatkową atrakcję. Biblioteka Publiczna postanowiła obchodzić imieniny ulicy 1 maja i z tej okazji zapraszam mieszkańców na piknik. W programie m.in. gry i zabawy, konkursy, kramy oraz wystawy. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Co roku tego dnia bierzemy udział w przemarszu z flagą. Ten startuje pod gimnazjum o godzinie 14 i prowadzi na stadion MKS Unia, gdzie następnie odbędzie się tradycyjny bieg Konstytucji 3 maja. Przyjęcie dokumentu Konstytucji obchodzimy 3 maja. Mieszkańców zapraszamy o godzinie 12 na uroczystą mszę świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Po nabożeństwie odbędzie się krótki koncert orkiestry dętej WDK, a następnie składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Dom Kultury w Wąbrzeźnie tradycyjnie jeden dzień w roku poświęca dla papieża Polaka Jana Pawła II. Tego dnia placówka organizuje ogólnopolski przegląd ulubionych pieśni Jana Pawła II oraz konkurs pod nazwą Jan Paweł II Pamiętam. Te wydarzenia zaplanowano na 13 maja. Zachęcamy zarówno zespoły, schole, a także solistów do zapisania się na przegląd, a wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych mogą do 6 maja przygotować pracę na konkurs plastyczny. Regulamin udziału w obu inicjatywach znajduje się na stronie internetowej WDK. 12 maja na placu Jana Pawła II odbędzie się kolejny jarmark staroci. Miłośników starych bibelotów zapraszamy na wąbrzeski rynek w godzinach od 9 do 14. Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza młode osoby do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pod tytułem Młodzi Artyści na Start. Realizowana inicjatywa będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy zobowiązani są do nadesłania pracy korespondencyjnie do 15 maja na adres Domu Kultury. Zwycięzcy pierwszego etapu kolejną pracę malarską wykonają w Wąbrzeskim Domu Kultury pod okiem lokalnego artysty malarza, a wszystkie powstałe dzieła znajdą się na wystawie pokonkursowej. Do udziału w konkursie zachęcamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Szczegółowe informacje oraz regulamin znajduje się na stronie wdk.wabrzezno.pl. Po raz kolejny w Wąbrzeskim Domu Kultury będziemy gościć Teatr Art Res Krakowa. Tym razem aktorzy przygotowali dla najmłodszej publiczności spektakl pod tytułem Calineczka. Bilety w symbolicznej cenie można nabyć w kasie WDK, a na spektakl zapraszamy 16 maja o godzinie 16. 21 maja Stowarzyszenie Inicjatywa zaprasza na 15 rajd rowerowy. Start w niedzielę o godzinie 10 z placu Jana Pawła II. W wydarzeniu jak zwykle będą towarzyszyły dodatkowe atrakcje, takie jak grill lub ognisko. Wszystkich miłośników rowerowych wycieczek zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnym rajdzie. W ramach 6. Wąbrzeskiego Festiwalu Turystycznego Stowarzyszenie Inicjatywa już od lutego organizuje spotkania z podróżnikami. Kolejne odbędzie się 19 maja w Wąbrzeskim Domu Kultury. O rodzinnej wyprawie dookoła świata opowie Wojtek Łopaciński. 22 maja w Wąbrzeskim Domu Kultury mieszkańcy będą mogli obejrzeć najnowsze hity, jakie obecnie są wyświetlane w kinach. Profesjonalne kino objazdowe Outdoor Cinema tym razem proponuje następujący repertuar. O godzinie 10 film animowany dla całych rodzin pod tytułem Ratchet i Clank. Kolejna propozycja również dla dzieci i całych rodzin to film Były sobie człowieki. O godzinie 13.30 zapraszamy na komediodramat Letnie przesilenie. Następnie 15.30 to film przygodowy Łowca i Królowa Lodu. Kolejny seans powinien przyciągnąć wszystkich fanów komiksów. O godzinie 17.30 będzie można obejrzeć film pod tytułem Batman vs. Superman – Świt Sprawiedliwości. Ostatnia projekcja o godzinie 20.15 to polski musical Wszystko gra. Z kolei 28 maja Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na koncert pod tytułem W operetkowym nastroju. Na scenie wystąpi duet w składzie Agnieszka Broczkowska oraz Marcin Naruszewicz.
Zachęcamy do kupna biletów na to wydarzenie. Tradycyjnie można je nabyć w kasie Wąbrzeskiego Domu Kultury. Tą informacją kończymy blok ogłoszeń.